Dziękuję bardzo. Szansę to mamy, tylko jak dużo to jest pytanie kluczowe. Właściwie wszystko już zostało powiedziane odnośnie aktualnego stanu rzeczy, więc ja może spróbuję jakichś takich parę uogólnień odnośnie tego, czym Unia, czym nawet nie wiem, jak to powiedzieć, o czym to coś, co teraz jest Unią, było, a czym się, na czym się stało. Więc ja bym zwrócił uwagę na trzy rzeczy. Pierwsze, jak się czyta teksty ojców założycieli, to kilka myśli człowieka im przychodzą do głowy. Przede wszystkim takie, że to są zupełnie, to byli zupełnie inni ludzie niż ci, których dzisiaj spotykamy na korytarzach instytucji europejskich i którzy do nas mówią przez środki przekazu. Inni ludzie, nie tak, że się inaczej nazywali, ale w ogóle oni byli inni. Oni byli inaczej wykształceni, inaczej myśleli. I tak się zastanawiam, na czym ta różnica może polegać. I myślę, że tak, że kiedy czyta się te teksty pierwsze na temat konieczności jakiejś formy integrowania w Europie, to takim wątkiem pierwszym, najbardziej dominującym, widać, najbardziej absorbującym uwagę wszystkich ludzi, to była sprawa wojny, tego strasznego, tych strasznych skutków wojny i myślenie na tym, no co zrobić, żeby do tego nie dopuścić. To był taki plan jakiegoś przeorganizowania życia, kontaktu między państwami i między narodami w Europie, żeby już nigdy więcej do tego nie doszło. Kiedy czyta się natomiast te teksty i słyszy się tych ludzi obecnie, to oczywiście kwestia wojny w ogóle nie wchodzi, nie pamiętam, ale część być może, że nie wie, że jakaś wojna była kiedyś, ale to jest inne pokolenie. To jest pokolenie tych ludzi, pokolenie 68, które nie przyszło do polityki po to, żeby państwa usprawniać, czynić lepszymi. Ono przyszło do polityki po to, żeby kontynuować swoją rewoltę z 68 roku, żeby stworzyć nowy świat i stwarzać nowego człowieka. I oni się właściwie tym zajmują. Kiedy pytam tutaj o korzenie europejskie, no to odpowiedź jest z natury rzeczy raczej nie zachęcająca, bo cały ten ruch 68 roku to był taki ruch, który się od korzeni odwraca. No, stąd, kiedy na przykład patrzymy na to, co, znaczy na projekt Domu Historii Europy, czyli coś takiego, co ma właśnie dawać tę nową tożsamość owej strukturze dzisiejszej, no to tamtego, tych korzeni, tego dziedzictwa właściwie niewiele, bo to niewiele tam znajdzie. To jest wszystko tak zbudowane, żeby pokazać, jak właściwie od niepamiętnych czasów wszystko dążyło do Unii Europejskiej. Jak państwo, którzy są nieco starszego pokolenia, to pamiętają, że w szkołach nas uczono, że właściwie cała historia Polski dążyła do powstania Polski Ludowej, że już tam przez ten Mieszko pierwszy, to właściwie ono tą Polskę Ludową. I to są także ludzie, proszę Państwa, i to się znowu wiąże z tym pokoleniem 68, to są ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do dialogu, kontrowersji, różnicy poglądu, no, czyli do tego, co właściwie stanowi istotę systemu demokratycznego. Przecież ten ruch 68 to nie był ruch różnicujący, tylko to był ruch właśnie niezwykle stabilny. Dlatego ta warstwa polityczna, która się wytworzyła w instytucji europejskiej, a także wśród wielu polityków europejskich,
To jest awersja, która właściwie myśli bardzo podobnie. To znaczy słowo, które się bardzo często powtarza dzisiaj w języku politycznym, takie wyrażenie, to jest wyrażenie główny nurt. Prawda? Czarność do głównego nurtu, czy jak to ktoś powiedział o tym stole, tak? Że trzeba siedzieć przy stole. Przy czym jest jeden nurt główny, a nurtów pobocznych nie ma. To tak jak właśnie w tym 68 roku, że albo się było z nimi, albo się było faszystą. Albo jesteśmy w głównym nurcie, albo jesteśmy gdzieś na marginesie. Albo jesteśmy przy tym stole, albo tam jesteśmy, nie wiem, w kuchni, prawda? Albo w karcie da. No, więc to jest takie myślenie, prawda? To są ludzie, to jest sposób myślenia, gdzie właściwie zdelegitymizowana została zasada, że istnieją różnice poglądów, które w taki czy inaczej, podstawowe różnice poglądów, które w taki czy inny sposób powinny zostać rozstrzygnięte. Ja na przykład pracuję w takiej instytucji, która się nazywa Parlament Europejski, która się charakteryzuje tym, że tam nie ma opozycji. Bardzo interesujący parlament, nie ma tam opozycji. Jak kiedyś prezydent Klaus przyjechał jeszcze w poprzedniej kadencji i powiedział, że bardzo delikatnie, że właściwie to istota parlamentaryzmu, a mówi tak bardzo ogólnie, nie tak, że ja o was. Istota, że tam właściwie powinna być opozycja i to dobrze jest opozycja, to tam oni wstali i wyszli. Nie wolno mówić takich rzeczy. Więc zwracam uwagę na ten sposób myślenia. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest taka, że klucz do, czy pomysł twórców Unii, to był pomysł gospodarczy. No to znaczy, że próbujemy narody, państwa powiązać ze sobą jakimiś koneksjami gospodarczymi. Bardzo skomplikowany proces, jak wiadomo, gospodarka to jest materia niezwykle delikatna. W każdym razie to się jakoś tam rozwijało. No ale znowu w którymś momencie ten język, taki skromny język podziału gospodarczy, zmienił się w ten język polityczny. I to się, i wtedy to się stało, jak ktoś używał takiego okropnego słowa, czyli projekt, prawda? To był projekt. Projektem politycznym. Nie była tym systemem, który gwarantował pokój i współpracę narodów i państw w Europie, ale była tym projektem. No, projektem politycznym. I ten projekt od początku był wymyślony w ten sposób, że ktoś z państwa w instytucjach europejskich bywa, to wiesz, tam ulubiona metafora to jest metafora roweru, że Unia to jest jak rower. Czyli jazda tego roweru to jest coraz ściślejsza integracja. Prawda? Że trzeba coraz bardziej integrować, jak się nie integruje, to tak na rowerze to się uprawia. Więc ona została wymyślona w ten sposób, żeby ten rower jechał coraz dalej. Wymyślono na przykład euro. Tak? Euro był to typowy projekt polityczny. I to politycy europejscy przyznają. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że to był projekt polityczny. Projekt, który miał właśnie ten rower jeszcze bardziej tam napędzić do przodu. No i teraz wyszło, że trochę to nie działa. No to co się robi? No to się wzmocnia polityczny aspekt tego. Nie przywraca się racjonalności gospodarczej, tylko jeszcze tymi pedałami, prawda, natomiast trzecia sprawa, o której chciałem powiedzieć, no to jest znowu, że w tej pierwotnej wersji to, proszę państwa, czy w tych wczesnych wypowiedziach przez długi czas, kiedy mówiono o wspólnej Europie, jakiejś jedności europejskiej, to przede wszystkim miało na myśli wspólne dziedzictwo. Ja mówię, teraz tego wspólnego dziedzictwa nie ma. Ja zawsze sobie przypominam, natomiast dokładnie chyba w tej sali było, że zostałem poproszony, żeby się spotkać z młodzieżą.
jaka młodzież z jakiegoś klubu europejskiego. Ja się bardzo ucieszyłem, bo myślałem, że oni mnie po łacinie będą mówić o Cycerona. A on nie mówi do mnie po łacinie, tylko mówi tam Albarozo, a coś tam. Ale oni mówili takim językiem. Więc kiedy mówiono o jedności europejskiej, to raczej jedność dziedzictwa, przede wszystkim dziedzictwa chrześcijańskiego, dziedzictwa klasycznego, czyli tego, które na przykład w domu historii europejskiej jest prawie nieobecne. Ale ta przyszłościowa wizja Europy to była wizja bardzo bliska i ogólnego braterstwa. I nie było mowy o żadnej hegemonii, prawda? I ta hegemonia jest budowana. Przy czym często się mówi tak, że w Europie istnieje spór między Unią Europejską. Widzicie Was, ja sam tam mówię, no. Europa. Nie, w Unii Europejskiej. No, Europa to jest Szekspir, to jest Mickiewicz, to jest Europa, to jest Unia Europejska. Że istnieje spór między dwiema koncepcjami. Znaczy jedno to jest budowanie struktur ponadnarodowych, a drugie to jest ta koncepcja tych mocarstw, prawda? Tych państw najsilniejszych. I w interesie na przykład takiego kraju jak Polska jest, żeby wzmacniać te struktury ponadnarodowe, bo wtedy będziemy bronieni przed tymi dużymi facetami najmocniejszymi, bo znajdziemy tam ochronę w tych instytucjach ponadnarodowych. No, w tej chwili to troszkę się zmieniło, jak Państwo wiecie, ale to jest oczywiście fałszywa alternatywa, mimo że ona jest ciągle powtarzana. Czemu nam się to mówi? No, w każdym razie w Parlamencie Europejskim to ciągle się pojawia. No, że my musimy budować te struktury, ponieważ i tam politycy niemieccy mówią, my musimy budować te struktury ponadnarodowe przeciw pani kanclerz Merkel. Prawda? Bo my nie chcemy, żeby to rząd niemiecki, my chcemy, żeby to właśnie Unia rządziła. Ale to oczywiście jest fałszywa alternatywa, ponieważ żeby instytucje europejskie rządziły, to musi istnieć europejski demos. Europejskiego demosu nie ma, to trzeba mi stworzyć, na przykład system euro i tak dalej, i tak dalej. Teraz znowu wchodzimy w tę samą kolejne. Więc jakkolwiek bywają konflikty między instytucjami europejskimi, czy ponadnarodowymi, prawda, rządami narodowymi, tymi największymi krajami, najbardziej wpływowymi, to jednak te dwie rzeczy się napędzają. Prawda? Bo z tego tworzy się jakiś układ hegemoniczny, czy wręcz monopolistyczny w Europie. Jeżeli to jeszcze porównamy, czy dodamy do tego ten wątek, który mówiłem poprzednio, czyli tego istnienia głównego nurtu, to w tej chwili sytuacja jest wyjątkowo nieprzyjemna. To jest taka sytuacja monopolu, prawda? Rosnącego monopolu na każdym poziomie, to znaczy na poziomie politycznym, ale także na poziomie światopoglądowym, na poziomie języka. Niesłychana uniformizacja następuje i kiedy słyszymy o tej dyscyplinie, prawda, o tych narzędziach dyscyplinujących kraje nieskorne, no to z jednej strony można być, no zawsze dobrze, prawda, kogoś zdyscyplinować. Ale z drugiej strony, jeżeli człowiek widzi ten mechanizm powstawania monopolu, no to wtedy sytuacja zaczyna być bardzo niepokojąca. Wobec tego, kiedy mi zadano pytanie, bo nie chcę już przedłużać, kiedy mi zadano pytanie na początku, czy mamy szansę wrócić do źródeł, te źródła ożywić, ja to nie wiem, ale wiem, co trzeba zrobić najpierw. To znaczy, najpierw trzeba walczyć z tym monopolem. Prawda? Z tą tendencją monopolizacyjną w Unii Europejskiej. I tutaj panowie moi przedmówcy bardzo elokwentnie i bardzo precyzyjnie mówili, prawda? O tym policentryzmie, o tym możliwości samodzielnego decydowania o sobie. Ja wiem, że się teraz zamyka usta mówiąc, no ale przecież suwerenność to już jest koncepcja anachroniczna, już nie ma. Tendencje w świecie są takie, że suwerenność staje się anachroniczna. Ja bym powiedział tak, no, dla jednych
państw rzeczywiście staje się anachroniczna, a dla innych bardzo aktualna. Ja bym chciał raczej należeć do tego kraju, gdzie poczucie suwerenności jest aktualna, a nie jest anachroniczna, choć mam takie niejasne przekonanie, że chyba jest odwrotnie. Dziękuję bardzo.